taka sytuacja na zewnątrz. Dzień dobry. Otwieramy paczkę. Co by ratować listonoszy norweskich przed, znaczy się jednego listonosza przed zamarznięciem. Zima taka, że ho ho. Zaraz tutaj zobaczymy, jak to zapakowane, jak to w ogóle ogarnięte jest. O! Taki. To takie tutaj są. To co, tutaj chyba nic ciekawego, nawet nie ma co opowiadać, bo to jest termos, ale przeprowadzimy badanie. Karteczka. Przeprowadzimy badanie temperatury, zaleję go wrzątkiem i zrobię pomiary temperatury. Tylko będzie chyba uczciwie, jak go wystawię na tak zwane zewnątrz. Stanley, 700 ml pojemności. Przyszła łyżka jeszcze do termosu. Sama. Tutaj z partyzanta. Nie, no to tutaj to żona poczyta, bo żona będzie używać. I jeszcze... Po chińsku żona poczyta? Tak. I jeszcze do termosu takie coś wchodzi. To jest w ogóle firma żółtych liofilizatów. I łyżeczka jest z podobno amelinium lotniczego. Ale nie nada się do zmywarki. Paradoksalnie, to już było wczoraj. No ciekawe, czy będzie wystarczająca na długość, żeby ogarnąć cały ten ambaras tutaj. Pan, jak stąd! Trzeba pasować dobrze. 15 godzin gorące i 15 godzin zimne. No nie, no bo to chyba termosowi jest wszystko jedno, czy jest czy ma utrzymywać ciepło, czy utrzymywać zimno. Dożywotnia gwarancja. Super. No to masz zestaw. Pokaż kubek jeszcze. Jeszcze co? Kubek? To można jakoś chyba ten delikatnie tylko tutaj. Tylko naklejkę zepsułam. Zdemontować. No. Czy jest ten zestaw pocztowy? Stanley. Ojo, cię to wiesz, że to zaczyna w cholera. No. Także zaraz wjeżdża gorąca woda i zrobimy pomiar pirometrem. Ciekawe, chociaż nie wiem, czy pirometr to będzie taki dobry do pomiaru temperatury wody. Tutaj ta informacja właśnie taka była. Co przetrwały butle Stanleya? Minus 70 stopni, strzelanie z broni, upadek z 4000 stóp, to jakieś tam 1200 metrów i huragan piątej kategorii. Ale uwierzcie mi, że to może nic nie znaczyć. Moja żona jest naprawdę wysoko kwalifikowana, jeśli chodzi o różne rzeczy. Także Stanley, miej się na baczności. To będzie próba ognia. No to termosik mamy rozgrzany. Nie wiem, czy to jest właściwy sposób obsługi termosu, czy nie. Ja tak robię. W każdym bądź razie. Nie wiem, jak z pomiarem tej temperatury, tym pirometrem będzie, bo...
No ale sprawdźmy. Jakieś głupoty pokazuje, przecież to jest wrzątek. Miał być test i test będzie, aczkolwiek ten termometr, ten pirometr laserowy, to w sumie, kurczę, nie sprawdza się tak dobrze w tej wodzie. To jest kwestia zapewne emisyjności. I teraz właśnie taki ogarnąłem. Myślę, że będzie zdecydowanie właściwszy do 100 stopni, tylko coś się nie fokusuje. Jest stówka. Także pomiary wracają jeszcze raz, ale w takim układzie to zrobimy, która jest godzina? 17.20, 17.30 będę gotowy z tematem, 18.19, 20. Po 4 godzinach zrobimy i jutro rano, czyli jeszcze 10, to będzie albo po 14, albo po 15. Zobaczymy, jak Stanley daje radę. No to jeszcze raz grzejemy wstępnie termos. I nie wiem, co tego będzie z 5 minut. Chociaż on powinien być już rozgrzany, no ale dobra. Olejemy wrzątek, tyle co zagotowany. Na pewno mamy dość sporo strat. No ale patrzmy. Zrobi fokusa, czy nie? Widać? Dziewięćdziesiąt osiem stopni. Na 4 godziny leci. I po 4 godzinach robimy pomiar. Poszedł w pól, w tym momencie temperatura na zewnątrz 3,9. Dobra, to chyba 4 godzinki minęły. Jak tam zresztą mówiłem wcześniej. Zaraz zobaczymy. W ogóle nie pamiętam nawet ten poprzedniego pomiaru, ale to jest akurat nieistotne. Nie, 9,8 było. No to więcej nic tu nie uparzymy raczej. Ile? 79. Bo zdaje się w 4 godzinach. A był zagrzany. No. Także mamy godzinę w tym momencie 21.40, więc rano sprawdzimy. A ile godzin minie, to wtedy się okaże, kiedy wstanę. To wtedy będzie ile godzin. Chwila prawdy. Rano jest. Ciekawe. Tak, 7. No rano, 7.13.
52 stopnie. O. Nocy na zewnątrz. O, ale. Tak, 52 stopnie.